Strażnik Słów Życia. Nauczanie domowe. 15 marca. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 4, wersety 1 oraz od 5 do 9. Mojżesz powiedział do ludu: a teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczyłem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. Od razu przejdźmy do sedna sprawy. Kogo mam na myśli, kiedy mówię o strażniku słów pańskich, o twoim sercu? Zwróć uwagę, to wyrażenie, aby słowa Boże nie uszły. Strażnik jest tym, który pilnuje, aby ktoś nie uciekł. No właśnie, żeby nie uciekły te słowa z twojego serca. Serce ma pilnować, aby zostało wszystko zachowane, bo to jest twoje bogactwo. Ale idźmy po kolei. Kto czyta i stosuje słowa Pisma Świętego, ten zyskuje życiową mądrość i praktyczne umiejętności radzenia sobie ze wszystkimi problemami. Tak pokazuje to Mojżesz. Mojżesz mówi: słuchajcie, ja was uczyłem, no właśnie po to, byście przeżyli na pustyni. Po to wam dawałem to Boże prawo, te Boże zasady, te nakazy, abyśmy przetrwali. To są zasady, które z indywidualistów czynią wspólnotę. Z ludzi nieokreślonych czynią kogoś, kto ma cel. Ze zbieraniny niewolników staliście się kimś świadomym siebie, kim naprawdę jesteście. Dlaczego? No dlatego, że słuchaliście słowa, uczyliście się go na pamięć i stosowaliście go w życiu, we wszystkich wymiarach. To chce Mojżesz powiedzieć. Robimy to, czytamy, rozważamy, wprowadzamy w życie, aby posiąść ziemię, którą Bóg tobie obiecuje, abyś ją wziął. Ale nie będziesz miał tej umiejętności wzięcia tej ziemi, jeżeli nie będziesz miał w sercu tych zasad. Jeżeli nie będziesz wiedział, co robić, jak robić. To jest twoja instrukcja obsługi. No jak osiągnąć, jak wejść do tej ziemi, jak ją brać w posiadanie, jak z niej korzystać, co jest właściwe, a co niewłaściwe, co jest zdrowe, a co niezdrowe. No musisz znać zasady, musisz znać instrukcje obsługi. Bez tego twoje działania będą nieskuteczne. Będziesz się kręcił w kółko i nie osiągniesz tego, co Bóg zamierzył, abyś miał. Bóg chce wszystko to dać swojej wspólnocie, ale tej, która słucha Jego słowa, ponieważ to ją czyni zdolną do przyjęcia właśnie tego. O czym Mojżesz mówi? Mojżesz mówi o bliskości z Bogiem, o mądrości prawa i o sprawiedliwości na co dzień. To jest skutek tego słuchania słowa, wprowadzania go w życie. Zatem to są ciągłe apele. Strzeż bardzo swojego sposobu myślenia. Strzeż, pilnuj siebie, jak myślisz o Słowie Bożym. Nie myśl, że przeżyjesz bez Niego, że osiągniesz coś bez Niego. Nie dasz rady. Strzeż i pilnuj samego siebie. Nie zapominaj o tych rzeczach. To jest apel za apelem. Boże Słowo to Słowo życia. Twoje serce ma być więc strażnikiem tych słów, by one nigdy nie uszły z twojego myślenia, z twojego mówienia czy z twojego działania po wszystkie dni twojego życia. Zadanie dla ciebie na dziś. Przeznacz dziś dłuższą chwilę
na czytanie Słowa Bożego. Niech Ci w tym błogosławi ten, który Cię prowadzi i daje Ci instrukcje obsługi. Daje Ci słowa życia, Ojciec, Syn i Duch Święty.